Cześć wszystkim, to ja, Asia. Część z Was może kojarzyć mnie z zajęć w GymSpace. Na dzisiejszym treningu popracujemy nad wzmocnieniem, koordynacją i rozciągnięciem. Tym razem nie będziemy wykorzystywać żadnych przyborów, ale przygotujcie sobie kawałek miękkiego podłoża. W drugiej części treningu przyda się Wam nawet kilka warstw. Mogą to być koce, maty, dywany, kołdry, cokolwiek. Przygotujcie je już teraz. Przedstawiam Wam Gymcie. Będzie towarzyszyć nam w tej sportowej przygodzie. Hello! O kimś nie zapomniałaś? Oczywiście, będzie z nami też pan Gaduła. Ciekawe, czy zdoła dotrzymać nam tempa. Jak nie ja, to kto? Ja już jestem gotowy do ćwiczeń. Świetnie, w takim razie nie ma na co czekać. Zaczynamy. Na początek skip A. Wykonując go, przemieszczamy się 4 kroki w prawą i 4 kroki w lewą stronę. Pamiętajcie o pracy rąk. Podnosimy kolana minimum do wysokości bioder. Teraz dłonie przed siebie i uderzamy kolanem o dłoń. I stop. Wracamy do postawy w lekkim rozkroku. Wyciągamy ręce przed siebie. Będziemy robić krążenia lewą ręką w górę, prawą w dół. Na razie powoli. Możecie nawet dodać klaśnięcie. Stop. Zmiana kierunku. I dość. Stajemy na baczność, ręce wzdłuż ciała. Robimy wspięcie na palce, a później ciężar ciała na pięty. Cześć Daisy. Pięty i palce. Brzuch sprężony, pupa sprężona. No i super, ja już się rozgrzałem. To kiedy skaczemy te salta? Wszystko w swoim czasie. Obiecuję, że systematyczną pracą nauczymy się coraz trudniejszych elementów, ale pamiętajcie, że trzeba się do nich odpowiednio przygotować. Przede wszystkim wzmocnić. Także wracamy do rozgrzewki, bo jeszcze parę ćwiczeń przed nami. Stajemy w rozkroku, ręce na biodra i robimy krążenia głową. Daisy! Dalej krążymy głową. W drugą stronę. I dość. Przechodzimy teraz do skipu C. Ręce cały czas pracują i przy każdym kroku staramy się kopnąć piętą o pośladek. Dodajemy krążenia ramion w przód. O, to tak jakbyśmy pływali delfinem i robimy jeszcze większe koła i jeszcze większe. I w tył. A teraz to tak, jakbyśmy pływali na plecach. Rozkrok. Prawa ręka oparta o biodro, lewa ręka w górę i robimy skłon w bok. Pamiętajcie, ręka nie idzie przed naszą głową, tylko jest na wysokości ucha. Zmiana strony. I to samo z pogłębieniem. Stop. Przechodzimy teraz do podporu przodem. Wykonamy w nim bieg. Podciągamy kolano jak najbliżej do brzucha, tak aby znalazło się między łokciami. Łokciami, tak. A teraz kolano do przeciwnego łokcia. Kto da radę? Próbuję przyspieszyć. I stop. Wracamy do postawy. Stajemy w rozkroku i wykonamy 3 skłony z pogłębieniem, a następnie wygięcie do tyłu. Najpierw dotykamy ziemi z przodu, później między nogami, a następnie sięgamy jak najdalej i wygięcie. Raz, dwa, pogłębienie, wygięcie. Pamiętajcie, robimy to dokładnie, coraz niżej i niżej. Teraz. Świetnie, brawo. Stajemy na złączonych nogach i zrobimy twisty. W twistach nogi obracają się raz w jedną, raz w drugą stronę. Pamiętajcie, że stopy i kolana mają być ściśnięte. Próbujcie ze mną na razie powoli. I przyspieszamy.
Jeszcze szybciej. Ej, zapomniałaś o tym, że brzuch ma być napięty. I stop. Przejdźcie teraz do foczki. Wykonamy w niej wymachy rąk. Oprzyjcie się jedną ręką przed sobą, a drugą przygotujcie nieco dalej. Teraz robimy wymach i patrzymy za ręką. Jeszcze 3, 2, 1 i zmiana ręki. Góra. Aśka, wyżej tą ręką, patrzymy na sufit. I dość. Ukłon japoński. A z niego przejście do klęku podpartego. Podnieście kolana niewysoko do góry. I teraz przenosimy do przodu prawą rękę, lewą nogę, a następnie lewą rękę, prawą nogę. To ćwiczenie koordynacyjne i pamiętajcie, tak jak mówiła Asia, kolana nie mogą być wysoko. Im niżej kolana, tym ćwiczenie jest trudniejsze do zrobienia. Wasze mięśnie głębokie, odpowiadające za stabilizację ciała, idealnie się przy tym wzmacniają. Stop. Świetnie, brawo. Sprawdzimy teraz, jak tam wasza równowaga. Podnosimy do góry prawą nogę, a następnie przybliżamy do niej lewy łokieć. Z tego przechodzimy do arabeski. I góra, arabeska. Arabeska. Wow, a można przy tym skakać? Raczej nie, panie Gaduła, staramy się utrzymać równowagę, ale mam dla was wskazówkę. Możecie patrzeć w jeden punkt przed sobą, wtedy łatwiej będzie wam utrzymać równowagę. Zmiana nogi. Najpierw kolano, łokieć i góra. Stop. Łączymy nogi. Przejdziemy teraz do przysiad-wyskok. W przysiadzie dotykamy podłogi. W wyskoku ręce wyciągamy do sufitu. Starajcie się mieć nogi cały czas sprężone. I przysiad, wyskok. Ćwiczcie razem ze mną. To coś dla mnie. Mam tyle energii i nawet robię to wyżej niż ty. Stop. Kolejne 3 ćwiczenia wykonamy w 8 powtórzeniach. Zaczynamy od pozycji stolika. Czyli podpór, biodra w górę i teraz uginamy łokcie, schodzimy nisko i wracamy. Dłonie skierowane są w kierunku stóp. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Świetnie. Przechodzimy do leżenia tyłem, nogi wyciągamy w kierunku sufitu. Wykonamy pół scyzoryki. Ręce zza głowy, ciągniemy do stóp i wracamy. Start. Pamiętajcie o tym, że nogi mają być proste, a stopy naprężone. 4, 3, 2, 1. Świetnie. Teraz leżenie przodem. Ręce zaplatamy za swoimi plecami. Będziemy robić grzbietki. Podnosimy się w górę i wracamy w dół. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie naszych pleców. 4, 3, 2, 1. Brawo. Stańcie teraz nogami na szerokość bioder i zejdźcie do przysiadu. Starajcie się w tym ćwiczeniu nie podpierać rękami o nogi, trzymajcie je przed sobą. Ewentualnie, jeżeli jest wam bardzo ciężko, możecie oprzeć się plecami o ścianę. Ale piecze! Czujecie? Mięśnie czworogłowe uda zaczęły właśnie pracować. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Brawo! Wracamy do postawy. Stańcie wygodnie i skoncentrujcie się. Wyciągamy ręce w bok. Na raz. Na dwa. Zginamy przed sobą. 3, kierujemy w górę. 4, prostujemy. I wracamy w bok. Zginamy. Góra. Góra. Bok. I jak wam idzie? Spróbujmy przyspieszyć. Hop. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, dość.
Spróbujcie teraz wyprzedzić jedną ręką drugą o jeden ruch. Zginamy jedną rękę i dopiero startujemy drugą. O! W tym ćwiczeniu bardzo ważna jest koordynacja. Trzeba się mocno skupić i wtedy wszystko nam dobrze wyjdzie. Brawo! Spróbujmy teraz na drugą rękę. Zginamy i górę. Świetnie. Bardzo dobrze Wam poszło. Teraz spróbujemy czegoś trudniejszego. Pajacyki. No chyba żartujesz. Przecież to łatwizna. Zaraz się przekonamy. Połączymy pajacyki z układem rąk, który poznaliście przed chwilą. Ale jak? Spokojnie, zaczniemy powoli. Skaczemy do rozkroku i wyciągamy ręce w bok. Następnie zeskok, zginamy ręce. Bok, ręce w górę i prostujemy. Rozkrok. Przyspieszamy? Okej. Jeszcze szybciej. Dobra, to ćwiczenie mogę uznać za zaliczone. Brawo dla Was. Przydadzą się nam teraz warstwy koców i mat, o których mówiłam na początku. Ułóżcie ich tyle, żebyście mogli wygodnie wykonać przetoczenie i przewrót w przód. To ja przyniosę sobie kołderkę. Zdążyłem się już za nią stęsknić. Może być i kołderka, bylebyś nie zasnął. O, jak mięciutko. Świetnie, w takim razie zaczynamy. Siadamy w siadzie rozkrocznym i robimy skłon w przód. Z tej pozycji wykonamy przetoczenie do świecy. W świecy pamiętajcie, brzuch i pupa sprężone, nogi wskazują na sufit. Gdyby znalazły się za nami, byłoby to już leżenie... przewrotne. Dokładnie, a świeca to leżenie przerzutne. Stąd wracamy kołyską do siadu rozkrocznego ze skłonem. Próbujcie razem ze mną. Powtórzymy ćwiczenie 4 razy. Świeca i skłon. I zostańcie na chwilę w świecy. I stąd wracamy do siadu skulonego. Z tej pozycji wykonamy jeszcze raz przetoczenie do świecy, ale tym razem z rękami za głową. I powrót. Jeszcze 2 razy. I zostańcie w świecy. Tak, a może jeszcze ręce do tego podniesiemy? Czemu nie? Prawa ręka nad nogę i lewa. I wracamy. Teraz zaczniemy z przysiadu podpartego. To jest ćwiczenie, które przygotowuje nas do wykonywania salt. Dlatego ważne, żebyście pamiętali, że jedna ręka trzyma za jedną nogę, druga za drugą, a kolana muszą być na tyle szeroko, żeby głowa zmieściła się między nimi. I żeby nie podbić sobie oczu. Przysiadu, przetoczenie. I wstając nie podpieramy się, ręce wyciągamy w przód. Pamiętajcie, żeby oderwać pupę na koniec. Świetnie. Przypomnijmy sobie teraz technikę przewrotów w przód. Na razie popatrzcie. Zaczynamy z przysiadu podpartego. Nogi są złączone, opieramy się na rękach i powoli prostujemy kolana. Starajcie się położyć swoją głowę tylną stroną, żeby jak najwygodniej się przetoczyć. Chowam głowę, przetoczenie i ręce w przód. Końcówka przewrotu w przód to samo, co robiliśmy w poprzednim ćwiczeniu w kołysce. Pamiętajcie, nie podpieramy się, tylko wyciągamy przed siebie ręce. Spróbujemy jeszcze raz, tym razem wspólnie. Nogi złączone, przysiad podparty. Prostuję kolana i podnoszę pupę do góry, patrząc na swoje nogi. Odbicie, przetoczenie i góra. Spróbujcie jeszcze raz. Jeśli nie udało się Wam nie podeprzeć przy wstawaniu, spróbujcie poprawić to za kolejną próbą. Jeszcze jedna próba. Udało się. Mi się zawsze udaje. Brawo.
Wszyscy wiemy już, jak wykonać przewrót w przód. W kolejnym odcinku spróbujemy zrobić go z innych pozycji wyjściowych i końcowych. Ostatnia część naszego treningu to rozciąganie. Usiądźcie w siadzie prostym, wyprostujcie plecy i łapiemy prawą nogę za piętę. Prostujemy ją w górze. Jeżeli nie jesteście w stanie z tej pozycji, chwyćcie rękami nieco niżej. Teraz zadzieramy stopę i sprężamy. Zadzieramy i sprężamy. Powinniście czuć rozciąganie z tyłu nogi. Rozciąga się przede wszystkim mięsień brzucha tyłytki i dwugłowy uda. Zatrzymujemy się. Ręce idą w bok, a noga bardzo powoli wraca na swoje miejsce. Zmieniamy stronę, poprawiamy plecy, góra. I zadzieramy, sprężamy, zadzieramy, sprężamy. Stop. I wracamy w dół. Teraz możecie zgiąć jedną nogę, żeby było Wam stabilnie. Podpieramy się ręką obok siebie i wyciągamy nogę w bok. Zmiana strony. Chwytamy za piętę. Góra. Spróbujemy teraz wyprostować dwie nogi naraz. Nie jest to łatwe ćwiczenie, ale wierzę, że Wam się uda. Podnosimy nogi w górę, ręce idą środkiem, na zewnątrz, łapiemy zapięty, prostujemy plecy i góra. Ej, przecież to jest niemożliwe do wykonania. To przeczy prawom fizyki. Super. Łączymy nogi i siadamy w siadzie prostym. Skłon? To każdy zrobi. Co to za problem dotknąć rękami stóp? Tak, Pani Gaduła. A ciekawe, czy potrafisz dotknąć brzuchem swoich nóg. Wyciągamy ręce w górę. Żeby nam się to udało, najpierw zróbcie ze mną jedno ćwiczenie. Wypychamy klatkę piersiową do przodu, a następnie prostujemy się, a nawet garbimy, tak żebyście poczuli różnicę. Wypycham klatkę piersiową i wracam. Przód. I wracam. Hop. I z tej pozycji przechodzimy do skłonu. Starajcie się ciągnąć brzuchem do nóg, tak jak już mówiłam wcześniej, a nie nosem albo czołem. Przechodzimy rękami tyle, ile dacie radę do przodu, tak żeby Wasze kolana cały czas były przyklejone, a palce sprężone. Trzymamy 8 sekund. Rozciąganie po treningu ma nie tylko poprawić naszą gibkość, ale między innymi pozwolić na rozluźnienie mięśni. Teraz zadzieramy palce do góry. Możecie nawet złapać je rękami, jeśli dosięgacie. I przyciągamy się jak najmocniej w skłonie. Oprócz tego poprawia ich elastyczność i daje im odpocząć po ciężkim treningu. Wracamy do góry. Zrobimy teraz skłon. Najpierw do jednej nogi, do środka, do drugiej i wyprost. Zaczynamy teraz od drugiej strony. Wyprost. I jeszcze raz. Teraz pogłębimy nieco. Przejdziemy sobie środkiem w bok, opieramy się za sobą i podnosimy rękę w górę, patrząc za nią. Wracamy i druga strona. I jeszcze po jednym razie na każdą stronę. I na koniec skłon. Klękamy teraz na jedno kolano, druga noga jest przed nami. W stawie skokowym i kolanowym staramy się utrzymać kąty proste. Teraz schodzimy biodrami nisko i przyciągamy nogę z tyłu do siebie. To jest też ćwiczenie na równowagę. A równowaga jest bardzo ważna w gimnastyce. Na przykład jak chcemy zrobić stanie na rękach, czy wylądować po salcie w tył. Świetnie, zmiana strony. Kąty proste, pamiętajcie, biodra nisko. I pięta do góry. Świetnie. Siadamy teraz w siadzie prostym raz jeszcze i przyciągamy do siebie jedną nogę. Opieramy stopę o łokieć
a następnie przytulamy nogę mocno do siebie. Trzeba pamiętać, że druga noga musi być prosta. Dokładnie. Przyciągnijcie ją blisko do klatki piersiowej. Ostatnio dużo się rozciągałem. Teraz to ćwiczenie już nie jest dla mnie trudne. Świetnie, zmiana strony. I stop. Zaczynamy teraz z przysiadu podpartego. Dłonie są przyklejone i przez całe to ćwiczenie nie będą się odrywać. Prostujemy nogi na tyle, na ile możemy, żeby zostać przyklejeni. Jeżeli dla kogoś z Was to jest maksimum, zostajemy w tej pozycji. Jeżeli możecie więcej, wyprostujcie kolana do końca. Teraz zginamy nogi i zaplatamy ręce za kolanami. Z tej pozycji nieco trudniej będzie wyprostować, ale spróbujcie. I powoli rolujemy się do góry, głowa na samym końcu. Super. Stańcie teraz na jednej nodze i wyciągnijcie ręce w bok dla równowagi. Kolano do góry, ręka tak jak wcześniej idzie środkiem, a następnie łapie zapięte od zewnątrz. Spróbujcie utrzymać równowagę. Żeby to zrobić, trzeba się skupić na czymś przed nami. Dokładnie, patrzymy przed siebie w jeden punkt. Powinno Wam to ułatwić zadanie. A kto chce, próbuje wyprostować nogę do wagi bokiem. Zmieniamy stronę, kolano góra. Ręka idzie środkiem, na zewnątrz, prostujemy się i góra. Brawo! To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę Was zmęczyć. W tym odcinku pojawiło się trochę gimnastycznego nazewnictwa. W kolejnym sprawdzimy, ile z niego udało się Wam zapamiętać. No to jeszcze nasz okrzyk. Gym Space! Pa! Thank you.